Siemanko ludzie, z tej strony Esu, witam was na streamie. Dzisiaj jest czwartek, czwartunio, a to jest gra Never Ending Nightmares. Witam was, dzisiaj będą dwie gry na live, także odświeżajcie sobie, sprawdzajcie, czy wszystko działa, powinno wszystko stykać standardowo. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Dlatego live już leci, witam was wszystkich na czacie, witam modów, witam wszystkie trójkąty. Dzisiaj będzie bez czapeczki, bo strasznie mnie zjechaliście za to, że czapkę nałożyłem. Dlatego ją sprzedam na Allegro. Siema Renji, witam oczywiście Wiki, która będzie wrzucała nowy refling do nowej gry, której prawdopodobnie jeszcze nie robiliście. Siema Dimitri, siema całej reszcie. Cześć, cześć, cześć. Jak zawsze poczekam 3 minuty przed startem. O, oczywiście, że tak, 3, a nawet może 4 minuty, że poczekać na tych, którzy się spóźniają, którzy są opóźnieni. Tacy ludzie to także ludzie, więc musi im też należeć się szacunek, nawet dla opóźnionych. Także zaczniemy w zasadzie, słuchajcie, na Never Ending Nightmares. Chwilę sobie pogramy, zobaczymy, jakie to jest fajne. Jeśli nie będzie jakieś zajebiście fajne, to przeniesiemy się do State of Decay. A jeśli będzie zajebiste i w ogóle się wciągnę, to tylko Never Ending Nightmares w zasadzie będzie. Także taki jest wstępny plan, zobaczymy, jak to będzie. Jeśli już gracie w Strongholda Kingdoms albo macie tam konto, to zawsze możecie zrobić nowe konto, to nic was nie kosztuje, w zasadzie 2 minuty czasu. A dla mnie jest to radość i motywacja do kolejnych streamów i zarywania kolejnych wieczorów specjalnie dla was, jak i w zasadzie dla siebie, dlatego polecam nowego refnika, który dzisiaj jest. Jaka to gra? To jest Neverending Nightmares, niestety nie ma tego w main menu napisane, ale jest to jakaś, słuchajcie, gra, która jest ponoć horrorem, tak mi ją poleciliście. Co jest ciekawe, nie do końca widać myszkę, teraz na przykład widać już myszkę na ekranie, czasem ona znika, o dziwo, przynajmniej na podglądzie, ja ją widzę, wy jej nie widzicie. Siema Pabi, nie wiem, czy będzie Bobru, słuchajcie, nie mam pojęcia. Nic chyba nie pisał, a jak pisał, to nie pamiętam. Siema Bobru, jest Bobru, jak widzicie. Tak, snów na wasze zdrowie, jasne, że tak. Snufam, snufam, siema wam wszystkim. Ulala, aż mi zatkało w uchlu. Dobra ludzie, jeszcze minuta, dwie i zasuwamy dalej. O gad, moje oczo. Moje oczy, znaczy nie oczo. Moje oczo, kuźwa. Oj. Słuchajcie, wciąż zbieram na nowe, wygodne krzesło na moją pańską dupę. Dlatego wszystkie dotacje dzisiaj, wszystkie kupione suby będą dla mnie bardzo miłą motywacją do kupienia sobie w końcu tego krzesła. I tak dalej, i tak dalej. A i tak wszyscy wiemy, że wydam na koks. Hesher dostał timeout. Serio? Od kogo? Chyba od Mubota. Lel. Lelum po lelum. Dobra, słuchajcie, minuta i zaczynamy. Mineta i zaczynamy. Po minecie lecimy. Esu, oglądasz serial Sherlock? Tak, obejrzałem całe w zasadzie to, co wyszło do tej pory. Do której live? Nie mam pojęcia. Znacie moje w zasadzie godziny live'owe, czyli jakieś około 2 godziny niecałe, a jak gra jest zajebista i dupa mnie nie boli, a dotacje są bardzo miłe, to może nawet dłużej. To jest moja odpowiedź w zasadzie. Jak zawsze Bobru się panoszy na czacie i pisze o CS-ie. Chyba trzeba go postawić do pionu, bo coś mu się w głowie popierdoliło. Esu, zagraj w Corpse Party na PSP, dużo lepsze. Tak słyszałem, że jest dużo lepsze, ale nie chce mi się emulatorów, symulatorów załatwić i tak dalej. I tak dalej. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Opcje. Pochwalę się, grafika jest na extreme. Dlatego, ale znając moją kartę graficzną, moje live'y, prawdopodobnie trzeba będzie niestety odpalać grę na minimalnych. A tymczasem zasuwamy. Dobra, zasuwamy, słuchajcie. 5 minut minęło, zaczynamy. Play, main menu play.
We strongly recommend playing the game with headphones. We have a special audio processing mode designed for headphones that creates the best experience. It doesn't work if you are using speakers. What? If you switch the headphones later, ale ja jestem w headphones. Wow, to ja jestem w headphonesach. O nie! Czy tak wygląda okres zwykłej, typowej, przeciętnej kobiety? O cholera! Miałem mokry sen! Ty, koleś wygląda trochę jak taki bobru, tylko że taki parę lat później. Ty, fajne, zaczyna mi się to podobać. Koleś miał mokry sen. Trzeba teraz nie obudzić rodziców i iść z prześcieradło wyprać, oczywiście. Dlatego w zasadzie taka jest fabuła. Tak czytałem. Serio, naprawdę. Nawet na grach online pisali, że taka jest fabuła. Kuźwa, kto tak biega po domu? Dobra, lecimy. Nie wiem, czy wchodzi się tu w jakąś interakcję, czy co się robi. Dobra, schowam się do szafy, tam mnie nie znajdą. Tam będę mógł wytrzeć mojego małego pindola. Już zepsuł klimat. Jak się otwiera? O, tutaj. Mam. Dad. Ty, o co chodzi, serio? No ale dobra, czekajcie, tu mamy drzwi. Dźwigen. Strasznie koleś jęczy, nie? No ale dobra, wejdźmy tu. Mami! O! Czekajcie, jak to szło, ten wierszyk taki rymowany? Kibel to nie raj, nie walkonia, tylko sraj. Coś takiego, nie? To mi przyszło na myśl tutaj, jak tak wlazłem. No ale dobra. Tutaj mamy zlewik. W zasadzie chyba nic oprócz tego. Kto ma takie kaganki w domach? Serio. Oni chyba cierpią na zbyt dużo pieniędzy. On rodzi! Boże. Przyszła dotacja od Iterka. Dziękuję. Napisał dobry wieczór. I dobry wieczór tobie. Dzięki, dzięki, stary. Za dotację. Na górze fiołki na dole gnują zespół, które ta kurwa pisną chuj. Aj. Typowi widzowie u mnie na streamie. Stream leci jakieś 2 minuty. Ta gra ma być straszna? Jest chujowa! Co to za grafika? Ta gra ma być straszna? No to nie jest. Czego się spodziewaliście? Jesteście na lewie USA. Jesus Christ. O nie! O nie, moja rodzina spadła. Czy to oznacza metaforyczny upadek moralny tej rodziny? Rodzina porpiteków. Dobra, kuźwa, chyba nigdy nie wyjdę z tego jebanego mieszkania, ale tutaj na pewno jest safe za tym ziomkiem. Czekajcie, to na pewno jest jakiś element przygodowy. No okej. Okay. Fajnie. To pewnie jego stary, ale okej. Okay. Chodzimy dalej. Tu na pewno będzie jakieś tajne przejście. O, zobaczcie, ktoś tutaj... Serio, kto kładzie roztapiającą się świeczkę w środek półki z starymi książkami? Dobra, czas przyzwać Diablo. Psalmus 21. Infinem prosukentoni marihuana. Psalmus Dawid. Deus Daus Meus, Cosmateus. Longa assoluta mea verba deliciorum merum. Deus Meus clacambo per diem enno exquades. El nocte enes in... Co? Przyszła dotacja od Patryksa 197. Dziękuję. Dziękuję za dotację. Miło mi. I dzięki, że refy robicie. Dzisiaj jest ref, słuchajcie, do nowej gry. Nowy link, a wrzuca. Także możecie mnie wspierać. Dobra. Naczytaliśmy się, słuchajcie. Lecimy dalej. Kuźwa. Napierdalamy w te drzwi teraz. O kurde! Co to za krogulcze ptaki? Czekajcie. O, widzieliście to? Widzieliście ten cień? Naprawdę się przestraszyłem. Poczułem taką gęsią skórkę na napletku. Czekajcie, nie wiem, czy ja tutaj coś mam. Oj, kruki! Kraus. You crow! Dzięki, że zrobiliście refę. Dziękuję. Ale mnie głód dopadł. To pewnie przez te Los Pollos Hermanos. Kurczaczki. O nie, patrzcie, to brodacz, to ja w przyszłości. Takie obrazy będą. O kuźwa, ktoś tu zmielił sobie kuźwa krwawe spaghetti albo włosy.
Mami! Mami! Czekajcie, tu kapę. Tu szynka. Tu maszynka. Do mielenia mięsa. Wyszedłem na zewnątrz. Ale fajna dziura. Może się zaprzyjaźnimy. Mam trochę lubrykantu. Dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, oj. Spokojnie, to są bardzo niebezpieczne spody. Schody. Spody, kuźwa, do pizzy? Oh god. Boso przez świat, oto kuźwa moja... mój quest życiowy. Koleś strasznie jęczy, nie? Dobra, tu mamy... O, Justin jest fruchling. A, znaczy Ip. Rip. Nie, is. James Cups. Kevin Clark. I and Grabowski. O, jakiś Polak. Znalazłem groby. Dobra, a tu mamy wieniec. Załóż sobie go. No! Please, Gabi! Oh no, Gabi! Shit, Gabi! Czas na śniadanie. Kuźwa, wyglądasz jak Samara z ringu. Ukryj, kuźwa, tego powstańca z majtek, człowieku, bo z rańca masz powstańca. I'll fap upside. It's dangerous to fap alone. Take this. Dobra, poszła, kuźwa, weszła do telewizora, my się znowu budziliśmy. I znowu zaczynamy podróż po naszym domu. Sounds like a bad trip. Oj, ktoś tutaj się zbełta. Uła, zęby wyjebane. Ty prawie jak w tych cholernych snach, nie? W tych cholernych snach też tak jest. Ktoś, kuźwa, nie umie mieć zębów. No ale dobra, idziemy dalej. Wstęp do pornola. Chodźmy tu. Biegnę! Samara! Stop right there, criminal scum! Co? O, o, o! Tu mam jakiegoś starego... Nie, jakiegoś człowieka. Powinien mieć zrośnięte brwi. Boże, jak byłoby cudownie, jak miałbym zrośnięte brwi. Tak. To byłby dopiero horror bez kitu, nie? Ale okej. Okay. A ten się zdyszał, ty wariat! Nie sraj, bo się zesrasz. Dobra, chyba musimy niestety chodzić. Uraz kręgosłupa. Dobra, to mamy zejście do piwnicy, co brzmi fajnie. Idziemy. O, jaka dotacja miła! Damn! Dziękuję, stary Riven. Trzymaj na nowy fotel i pozdrawiam cię, Sowaty. Dzięki, kurde, ale miło, ale miło. Dzięki, Riven. Olbrzymie dzięki. Dobra, ty, da się zbiec? Czy da się wykurwić na ten głupi ryj? Bardzo proszę. Popatrzcie, pokażę wam coś śmiesznego. Nie, czekajcie. Nie, to głupie. Nie, nie wyjdzie. Chciałem coś z kamerą zrobić. O Boże, jaka ciemność. O Boże, pod... No kurde, będę się tak budził. Co to jest, piekło? Serio? Ile można? Czy ja umieram? Ja nie wiem, bo możliwe, że ja umieram, nie? Gdybym ci powiedział, że ja za każdym razem umieram i budzę się w łóżku. A gdybym wam powiedział, że wykładając się spać tak naprawdę umieracie i budzicie się rano i to jest taki wczytywanie jakby save'a. Czekajcie, ten obraz nie był tutaj, zdecydowanie nie, on był tutaj, dobra, okej. Okay. Nothing is true, everything is permitted. Dobra, to idziemy dalej. Dobra, czyli w piwnicy nas dupczą. Dobra, czas rozbić te deski. Ale chyba to się nie uda. Jest tu jakiś gwóźdź, to znaczy młotek? To znaczy śrubokręt? Okej. Okay. Tutaj jest obraz szynki. Malowany przez Leonardo DiCaprio. O, mamy tutaj patrzcie, murder! Zobaczcie, murder! Murder. Dobra. Kogoś musieli zamordować w tym domu, dlatego on ma takie season. No kurde, byłem... O nie! Ten ołowiany żołnierzyk defekuje się. Czekajcie, czemu on sam wyszedł? On... Ja nie chciałem, żeby wychodził. Ktoś kontroluje moje klawisze. Serio, ludzie, to nie jest śmieszne. Co jest?
O nie, to mały poniacz. To koń, trzeba go zwalić. Wyobraźcie sobie tego ziomka, który w ciemności wali o tego tutaj konia, o tego tutaj, co się tak buja i wydaje takie dźwięki, jakie wydaje. Żeby wam uprzyjemnić wyobrażanie, to zamilknę na chwilę i możecie zamknąć oczy i wyobrazić sobie scenę. Dobra. Esu, Esu, czy ty słuchasz rapu? Nie, nie słucham rapu. Wyrosłem z tego. Ty, o co chodzi w tej grze? O, wow, ktoś przeszedł. Demet. Ale bania? To już? Męczykuń? Czekajcie, bo kuźwa, chyba nigdy nie wyjdę z tego piekła bez kitu. O co chodzi w tej grze? O, tu jest jakiś list. Spróbujmy wejść tutaj. Hello lady. Jesteś samotna? Masz fajne cycki. A jakie biodra. Idealne do rodzenia dzieci. Dobra, wbijamy. O, czekajcie, tu jest jakiś obraz z gównianymi ramami. A to jest ten, co miał mieć zrośnięte brwi, ale tak naprawdę nie miał. Tak naprawdę się urodził w miarę normalną osobą. Czekajcie, czy on próbuje mi coś przekazać? Czy to jest jakaś zagadka, że jedno wino... Zobaczcie, jest więcej nalane i jest to cięższe niż tam, gdzie jest mniej nalane. To jest... podstawowe prawo fizyki. No dobra, chodźmy tu. Tu jeszcze nie byłem. O, wygląda jak wyjście z domu, słuchajcie. Tu jest chyba sień albo wiatrołap. O, czerwona świeczka. Wygląda trochę jak czerwony dildos. Zajebiście, wziął ją kurde do ręki. Super. Szacun, ziom, szacun. Wszędzie masz te kuźwa kinkiety, czy jak to zwał? A bierzesz taką świecę. Oh my god! Why have you forsaken me? On umarł. Murder, a to ja jestem. O, dem, kuźwa, patrzcie. Tak wygląda wycięty wyrostek. Jak byłem w szpitalu i mi wycinali, to pewnie też tak wyglądałem. Znarkotyzowany tym takim czymś, co mi wpuścili, kuźwa, w krwiobieg. Psylocybina, czy jakieś inne... tryptaminy. No dobra. Znaleźliśmy nasze truchło. Bardzo źle, bardzo źle. Ojej, jak się ciemno zrobiło. Nie! I gdy będę szedł ciemną doliną śmierci, zła się nie ulęknę. Bo mam zajebistą świeczkę, która nie gaśnie, kuźwa, kiedy jej potrzebuję. Właśnie, może miałem bliźniaka. Może to bliźniak, którego udusiłem własną pępowiną, co wy na to? Zobaczcie, nawet się rozpadało, heavy rain. Co za stulejarzu, biegnij. Biegnij, stulejarzu. Nie lękaj się. Trzeba się cały czas obracać do tyłu, pamiętajcie, bo tam czyha na mnie... Oj. W zasadzie nie... OJ! Uwaga! Zgłodniałem jeszcze bardziej. Fajne, to... znaczy... gra jest taka, no... No nie wiem, co o niej sądzić, no. Nie jest jakaś zajebiście nudna. Nic tu się nie dzieje, ale przynajmniej się zmieniają te. Uuu, jaka leczka. A zobaczcie, a ta tutaj na tej skrzyni jest gotowa. Nie, ja już tu byłem, czekajcie, ja już... Nie, ja... Tak, ja już tu chyba byłem. Ten koleś ma kondycję nerda, no bez kitu. Bez kitu. Tak, już tam byłem. Dobra, pobiegnijmy dalej. Zajebiste dźwięki. O, może trzeba przepalić deski. Spalę to gówno. Do piwnicy idź. Czekajcie, nie pamiętam. Właśnie, do piwnicy. Ej! Yo! Fajnie. Dobra, jest piwnica. Koleś jest strasznie zdegady. Beka z typa. Dobra, biegniemy. O, teraz słuchajcie ostrożnie. Bo ściany pękają, a my chyba nie chcemy mieć nic pękniętego, a już na pewno nie anusa. Nie chcę mieć pękniętego anusa. O Boże, czy to narzędzie zbrodni? Dawaj. I zapierdalaj. Szybko uciekaj, uciekaj, John!
O fuuu! Damn, kurde, ty, myślałem, że to jakiś robak, a to była chyba tętnica żelasta. Ohyda. Dobra. Czas spotkać moje przeznaczenie. Zapominam cały czas, że tu jest kuźwa ta łazienka. No ale przynajmniej się tepnęliśmy do łóżka, w zasadzie jest dobrze, do zobaczenia w temple, nie? Ale wyrwał. Ale wyrwał, to było dobre. Ty nie stękaj i nie trzymaj tego kurde jak penisa. Nie idziesz na randkę. To jest kawałek pierdolonej siekiery, a ty zachowujesz się tak, jakbym gwałcił twoją matkę. Czy jakoś tak tam tekst leciał. A może krzywdził? Nie, to było chyba krzywdził, nie gwałcił. Anyways, dobra, czekajcie, ciemność nadciąga. Ciemność nadciąga, Boże! Nadciąga ciemność, wyjebać deski. Uderzaj, uderzaj człowieku. Uderzaj mocno. Szybko. Szybko otwórz. Tylko się nie... Ale byłoby jakby wywalił się na schodach i sobie to wbił w czoło. Ale bym się śmiał. Dobra, jestem, słuchajcie, na strychu. O nie, ona się powiesiła. Fuck. Krwawe gały, za dużo marihuanen. Chyba ktoś jej zrobił wiadro. Dobra, sprawdźmy, czy tym razem zamiast zębów będzie leżało coś innego. Wow. Tym razem zamiast zębów jest kolejny korytarz. Okej. Okay. Zobaczmy, jak tam dalej. O, tutaj mamy... O, widzę hipsterskie okulary. Dobra, kurde, nie wiem gdzie iść, więc po prostu pobiegnę dalej. Wiadro! Widzicie, tak się kończy wstrzykiwanie marihuany. Nie róbcie tego. Dobra, tu jest lew, czarownica i stara szafa. Aha, czyli tu się da ukryć. Dobra, zapamiętam. Czekajcie, aż normalnie zaraz to zrobię. Zamknijcie oczy. Dobra, nachlapał, idziemy. A nie wiem, dobra, wejdę w te drzwi, bo ten korytarz jest niekończącym się kurde korytarzem. Znowu mój pokój? Nie, to nie mój pokój chyba. Ja nie miałem takich lalek. Jest i piwnica. Idziemy znowu do piwnicy, po raz siódmy tego wieczora. Kuźwa, koleś niech zejdzie w końcu i te jebane ziemniaki przyniesie na obiad, bo to się nie skończy dobrze po prostu. Ty, zszedł na korytarz zamiast do piwnicy. Spoko. Kuźwa, koleś ma hawirę. Dobra, możemy snufnąć, słuchajcie. Snuf na odwagę jest w miarę dobrym pomysłem. Wy możecie za to wejść i zarejestrować się w darmowej grze w Reflinku. To też w zasadzie zwiększa poziom odwagi o jakieś 25%. Dlatego polecam. Ulala! Que bien! Dobra, biegniemy. Otwórz to. O nie, patrzcie! To klęcząca zakonnica, która modli się do wielkiej pajęczyny. Dobra, widzę, że kibel zajęty. Nie jestem zainteresowany, dzięki. Dobra. Słuchajcie, lecimy. O kurde! Widzę, że to dziecko tutaj pod tą maszyną szycia też jest przygotowane. Przybrał już nawet odpowiednią pozycję embrionalną. Okej, okay, a co my tu mamy? O, czy to jest dick in a box? Put a dick in a box, let's put a dick in a box. Chodźmy tutaj. Kurde, byłem już tu, no. Ty. Ty. Słabo, ejże. Nie, no już tu byłem, czekajcie. Co ty, kuźwa, ty, dziecko grube! Spierdalaj to, kurwa! Ja pierdzielę, jaki Twindledeen, Twindledown, czy jakoś tak.
Grubas mnie wybzykał, fajnie jest. Nawet nie zdążyłem się do szafy ukryć. Dobra, czekajcie. Cicho. Jezu, nie, nie będzie go tu. Czekajcie, spokojnie. Schowaj się! Mnie tu nie ma. Dobra, wyłazimy. O kuźwa, jaki mięśniak. Twinkle T. Dobra, easy, słuchajcie. Nie będę biegał, bo kuźwa jeszcze go wezwę. O, jest rozwalisko, gruzowisko. Jest zejście, kuźwa, na strych. Znaczy do piwnicy. Dobrze, że miałem moją szafkę fabkę pod ręką. Dobra, dobrze, że... Kurde, te potwory to takie trochę straszne. Silny belwas. Czekajcie, tu są kwiaty. Oddaj mi je. Oddaj mi je, dziecino. Dlaczego masz głowę przekręconą na drugą stronę, a tutaj tak naprawdę nie masz przekręconej? Kłamali mnie całe życie. A co z tym kwiatami mam zrobić? Kurwa, zawąchać? To nie klej. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, kurde. Tomas? Tomas. O! Tutaj są laleczki. To moje laleczki. Proszę ich nie dotykać. Ich oczy widziały za dużo, więc musiałem je im wydra... Czekajcie, tu znowu będzie pewnie ten. Ostrożnie. Czekajcie. Po kroczku. Krok do kroczku. Proszę, nie pojawiaj się. Proszę, nie pojawiaj się z prawej strony. Bo ja nie... O kuźwa, druga szafa. Lękam się troszkę. No i serio, naprawdę, ja się boję grając tą grę. Dobra, spoko, nic tu nie było. Piłsudski na ścianie. Ja tu puść jakąś inną muzykę. Po co mam puszczać, jak to jest muzyka z gry? Kuźwa, co za pytanie. To nie Tibia, ja pier... Niczę. O, kolejne kwiaty. Ale kolejna twarz taka sama w zasadzie, dobra. Not interested. Dobra, słuchajcie, puścimy sobie reklamę, także jeśli możecie ogarnić adbloki, wyłączcie na czas live'a, będę bardzo wdzięczny was, to zupełnie nic nie kosztuje, tylko jedno kliknięcie albo dwa. I czekam na brodę, puszczamy reklamę odrobinę dłuższą, bo znowu się zagapiłem, znowu nie puściłem takiej, jakiej chciałem. Także po reklamie kontynuujemy, bo gra jest fajna na razie, naprawdę. No, prawda jest fajna. Dobra, czekam. Jest i broda, lecimy. Alright. Alrighty. Dobra, mam nadzieję, że jak będę stał, to się nic nie stanie, ale spoko. Ogólnie spoko. Dobra, to w międzyczasie ja tutaj sobie... Dobra, wracamy. Po krótkiej przerwie. Kurde. Dobra, biegniemy dalej. Bekek Besu się wykrwawił na live'ie. Słuchajcie, prawdopodobnie wina OBS-a. Pierwszy raz tak mam. No, w zasadzie drugi raz mam tak, że OBS się crashuje. Nie z mojej winy, bo dzisiaj go faktycznie wyłączyłem sam, ale to było tylko raz. Także sorry. Sorry za problemy. Prawdopodobnie nie był to DDoS. Tym razem. Także gramy jeszcze dalej. Myślę, że jeszcze spokojnie z pół godzinki możemy zagrać, ewentualnie jakieś 25 minut. Odświeżajcie. Jaki napiszesz im F5? Dzięki. Wow. Czekajcie, spróbujmy tutaj. Ja nie pamiętam, ja chyba tu byłem, ale ja już się zagubiłem. Tak, chyba tu byłem. Chyba tu byłem, dobra, tak, chyba tu byłem. 84 osoby na live'ie. Nie, słuchajcie, tak jest czasem. Jak wywala live'a, to później jest właśnie 10 osób, 80, 100 i później nagle przeskakuje na przykład na 500, czy już na prawdziwą liczbę. Także nic się nie martwcie. Po prostu odświeżajcie sobie stronę, jak chcecie, żeby licznik działał. No bo nie sądzę, żeby 500 osób wyszło sobie nagle. No, dzieciak nieźle jęczy. No i co? No jest tutaj ta maszyna do szycia i nic oprócz tego w zasadzie. Słabiutko. No nic, dobra, to wracamy.
napiszcie, czy wam live działa, słuchajcie, czy wam czat działa, czy wam live działa, bo faktycznie jakoś tak rzadko zaczęliście pisać i niektórzy piszą, że nie może im załadać live'a, więc... O, już skoczyło teraz na 455, no to i tak stówa wyszła. Ich sprawa. No ale nie mogę ich też winić, no. Problemy z live'em. O kurde, jakie spaghetti. Łykałbym i jadł, ale ja już to byłem. Takie jakieś... 10 lat później tutaj byłem. Dobra, zwiedzamy dalej nasz dom. A, myszkę w ruch ekranu, spoko. Jasne, bez problemu. Już jej nie ma. Nie ładuje się, działa. U niektórych działa, u niektórych się nie ładuje. Odświeżajcie, słuchajcie, dowoli. Jeśli chcecie jeszcze oglądać dzisiaj, to odświeżajcie. Jeśli nie, to szkoda w zasadzie. Ale myślę, że jeszcze spokojnie z 25 minut możemy postreamować. Zobaczymy, jak tutaj będzie jeszcze z tymi problemami. Czy jeszcze crashnie OBS, czy nie. Mam nadzieję, że nie. O kurde! Ty, jakie wszyscy oczy mają! Ja pierdzielę, jak rodzina. Ja jebę, ale rodzina. Dobra, nie śmieję się z nich. Już się nie śmieję. Ła, kurde. Słuchawki bolą. Słuchawki bolą i uszy też. Słuchaj do kupy, jakby co. Fajnie, dzięki. Spróbujmy tutaj wejść. Tu jest klomp. O, widzę, że żołnierzyk się już załatwił. Zwolnił kibel, dlatego widzę, co idzie właśnie kupę. Widzicie? To całkiem dobry żołnierz. O, tajemna szafa. Ale nie da się wejść do niej. Jest łóżko. W ogóle dead end. Dead end. Całkowicie dead end. Słabo. Kurde, naprawdę się nie da wejść do tej szafy? Serio będę tak teraz chodził? Słabo, okej, okay, no nieważne. Kurde, dzieciak szuka po prostu. Nie wiem, czego on szuka, czy rodziny, czy czegoś. Dobra, tutaj w miarę normalne foto. Można powiedzieć, że jeden, kurde, członek rodziny jest w miarę kuźwa normalny i przynajmniej nie dyszy. Sugada do tych, co im live nie działa. O! Ciemność! Ciemność nadeszła! Uciekaj! Uciekaj, John! O, demet. Już po mnie. Już, kuźwa, koniec. O nie! O nie! Moja dupa! A! Pęka! Pęka dupa! Follow me! Właśnie, follow me, słuchajcie, jest taka opcja na live'ie, która się nazywa follow, możecie kliknąć. Wtedy live zostanie dodany do serduszków. W tym momencie jest to 5800 ludzi około. Możecie polajkować streama. Im większą liczbę będę miał, tym bardziej Twitch będzie na mnie przychylnie patrzył, także to też jest fajna forma wsparcia. Esu, sorry, PayPal nie chce moich pieniędzy i nie mogę zasubować. Szkoda, szkoda. No ale bywa. Ważne, że próbowałeś. Próbuj dalej. Koleś teraz biega z pękniętym pupskiem jak puzon. Rape time. Ale gdzie tu iść? Czekajcie. Ty, gdzie tu iść? Ale gdzie tu iść? Ej, co wy piszecie? Co jest nie tak? Serio? U mnie jest, że wszystko jest okej z live'em. Ale zlagował. Ale ladży. Serio? To ja nie wiem, bo u mnie gra jest płynnie. Podgląd jest płynnie. Stream leci też płynnie, więc coś w takim razie z Twitchem jest. Coś jest chyba z Twitchem. Nie jestem mistrzem dedukcji, ale możliwe, że coś jest z Twitchem. Kara 358, hej, Esu, pamiętasz mnie z poprzedniego live'a? Chyba tak, chyba po niku pamiętam. Coś kojarzę. Działa, działa, działa. Nie mogą mnie wkręcać, skoro nawet Wiki napisała, że zlagowało, a ona ma ten sam net co ja. Let's go! Let's play, alright, let's go! Hey bitch, wait for me, bitch! Twerk for me, twerk! Te lagi to tylko bieda widzów. O nie! Zabito bobra! Bobru! Fuj, kuźwa, co to? Jakiś ul w brzuchu? Wygląda jak pierdolony ul w brzuchu. Ojej, którą ścieżkę wybrać?
Odpowiedź to zawsze ścieżka do Leszka. Esu, zagrasz kiedyś w Sakura Spirit. Na live'ie niestety, niestety na live'ie odpada ta gra. Sami o tym doskonale wiecie. Poza live'em mógłbym nagrać, ale teraz chcę się skupić na streamach. I skupiam się na streamach, jest całkiem fajnie. We need to cook Jesse. No. Esu, możesz dołączyć do takiej grupy, co się nazywa Polskie Strumiki. Na Twitchu? Ja nie znam takiej. O, patrzcie, tu krwawe gały. O, znowu Bobru leży. Bobru, nie! O Jezu, ohyda. Bobru, jesteś obrzydliwym chłopcem. Znowu spędzi mnie nos, słuchajcie. Wiecie co, chyba zgubiłem siostrę w lesie. Jestem małym Jasiem, ona jest małą Małgosią. Jarek pisze, chciałbym ci nagrodzić za twoje streamy jakąś sumką pieniędzy, ale nie mam konta bankowego, przez co nie mam też PayPal. Szkoda, że nie da się przez SMS. Zawsze możesz przez reflinki wchodzić po prostu, w reflinki, które ja wrzucam. Przy okazji masz darmową grę, szybka rejestracja, potwierdzenie maila. To też jest wynagradzanie mnie i w zasadzie motywowanie. Także każdy może to zrobić. To jest tylko kwestia dobrej woli, dobrego serca i chęci. A mam nadzieję, że to macie, że jesteście dobrymi, fajnymi widzami. A my lecimy dalej. Także AW cały czas wrzuca reflinka. Jest niemalże jeden nowy reflink co każdy stream. Idę, ile mam za tobą kuźwa biec, ja pierdzielę. O nie, zostaw Bobra. Cholerny kruk. A zobaczcie, tutaj też Bobru leży, każde zwierzę to Bobru. Kurde ty, nie wiem co to pod tymi jelitami. Czy to serce, czy wątroba, czy nie wiem, inne gówno. O kurde, koleś jest albo astmatykiem, albo ma coś totalnie spieprzonego z płucami. Dobra. Lecimy dalej. Symulator astmatyka, no bez kitu. Ale trochę za długie jest to gonienie tej siostry, wiecie? I dziwne, że ona nie ma tej astmy, tylko ja mam tą kuźwę astmę, to jest przerażające. O nie! Ja pierdzielę! Znowu się zaraz zabiję. Obudziłem się po raz tysięczny, kurwa, w tej grze. O Boże, podłóżko! Gwałco! O nie, moja siostra zamieniała się w lalkę. A może zawsze była lalką? Poproszę. Proszę, nie. Co ja mam teraz z tobą zrobić? Jak mam dać ci troszkę mojego ciepełka? Jak mam pokazać ci oczy kobry, które zawsze tak lubiłaś? Nie, oczy czego? Nie kobry, tylko... Oczy jakiegoś kuźwa żuka? Nie żuka. Oczy ważki. A, oczy ważki, no właśnie. O, bez kitu, oczy ważki. Dobra. Dziecko jest w Asylum. Gra o schizofrenii chyba, albo jakimś... Srogie grzyby. Ta gra powinna się nazywać Srogie grzyby. Oczy kobry? Śmieszne. Dobra, już wiem, że kuźwa, że ważki, a nie żuka. Już mnie naprostowaliście, wystarczy. O nie, znowu będzie szedł ten ślepy kuźwa wieprz. No nie wytrzymam z nim, ty. O, kapsułki arszenikowe. Nie słyszysz mnie? Nie widzisz, nie słyszysz, nie czujesz. Weź kulę, bo ci zaraz wystrzelę kulę między oczy. Dobra, oj. Ta klamka jest moją klamką, chodzę. Ciekawe, czy ta gra ma jakiś koniec. Wszystko ma swój koniec i wszystko ma swój początek. Oto mądrość dzisiejsza, pierwsza wieczorowa. Zapiszcie gdzieś, bo może wam się kiedyś przydać. Oczy ameby. Dobra. Ostrożnie. Nie wiem, czy chcę podbiegać. Dobra, biegniem ty. Czym się bać? Co? Czemu powiedziałem, czym się bać? Chciałem powiedzieć, czym się stresować mam. Czym się bać? Alright. Dobra, w tym kiblu jakieś mroczne siły zalęgły. Albo to po prostu smród. O, jaka fajna maska.
biegniemy. Jedyne, co nie ma końca, to właśnie moja nić przeznaczenia. Hodowana kuźwa na kompoście. A kompost to nie kompot, pamiętajcie. Dobra, ja mam nadzieję, że gdzieś dojdę w tej grze, bo kurde, kręcę się tutaj i coraz bardziej mam jebadło w głowie, wiecie? Chodźmy tutaj. O, Jezusik! Dobrze. Insomnis veritas. W czymś tam prawda. Nie wiem, co to somnis jest. Somnis to chyba ciało. W ciele prawda. W ciele elemele. No dobra, okej, fajnie wszystko. Czym się bać? Idę. Zostanę uratowany. Lalka bez głowy, bez twarzy. No face. No face, motherfucker. Znowu jakiś, kurde, dyktator na ścianie. Dobra, puścimy reklamę, także adbloki do ogarnięcia przez was, jak zawsze. Broda, czekam na czacie na brodę. I lecimy z reklamą. Dobra, czekam na brodę. Och, tak. Weź opłatek, lel. Lelum polelum. Dobra, puszczam reklamę. I poleciała reklama, a ja poczekam na was. Dobra, dość snufaniany dzisiaj. Dzisiaj walnąłem dwie ciśnieniowe. Dziękuję bardzo. Suba mamy! Suba! Oh my god! Akurat na reklamie suba, Dodorek, witam. Widzę, że się PayPal naprawił, cieszę się. Super. Witamy suba, suproda, akurat na reklamie. Siema, siema. Esu, wejdź na typowego. Na typowego wchodzę zawsze po streamie, od razu. Mam kupę wtedy śmiechu, fajnie, że tam jesteście tacy aktywni. Jeśli są tu jacyś jeszcze widzowie na tym live'ie i teraz mnie słyszycie, to naprawdę polecam wam typowego. To jest kuźwa śmiechoterapia tam, co się dzieje. Tylko trzeba mieć właśnie specyficzne poczucie prymitywnego humoru. Polecam, naprawdę. W przydatnych linkach macie link do typowego S-a. Dołączajcie, ja was dodam, bo to jest grupa, można powiedzieć, zamknięta. Dla elity. Zdecydowanie polecam typowego S-a. Wbijajcie teraz, wysyłajcie zaproszenia, wbijajcie po live'ie, polecam. No dobra, także... Myślałem, że zajobię tego PayPala. PayPal czasem tak ma, że kupuje się suba i po prostu po 15 minutach to się uaktywnia. Ale warto to robić właśnie na początku live'ów, żeby na... Nie, nie, moja dupa już! O, obudził się w izolatce, fajnie. Alright, let's go, bitches! Nie ma sensu robić reakcji z memów na typowym, ja się po prostu wtedy śmieję i tyle. Zawsze po live jest sporo na typowym, jest kupa śmiechu. I uśmiechu. Dobra, słuchajcie, musimy omi... Nie, 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 nie! Żałosne. A chciałem krzyknąć, że moja pupa jeszcze niestety się nie poprawiła, nie poprawiła swojego stanu. Smaruję ją aleosem, wazoliną, ale ona wciąż jest rozklapciana. Więc ja nie wiem, dlaczego oni cały czas go biją. Dobra, byle tego kurde wazonu nie popękać. Żeby nie spękł mi wazon. Uciekaj! Uciekaj! Dobra. Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo to mój pokój. Przelotowy, przelotowy pokój, hej! O, patrzcie, ta lalka tutaj w kącie, ta z tą... pajęczyną, to jest wieczna dziewica, widzicie? Jak kobiety kończą, jeśli do 80 czekają ze swoim pierwszym razem na jedynego księcia, właśnie tak wyglądają. Kuźwa, no, no face. Och, damn, dobra. Smaruj pupę aloesem. Ej, nie trzymam szmaty, tylko to mój mały miś tuliś. Ojej, ta lalka chodziła, widzieliście? Nie wiem, o co chodzi, ale ona chodziła.
Dobra, pójdziemy korytarzem. Pójdziemy korytarzem. O, chyba tu już byłem, ale to był jakiś inny korytarz nieszczęść. Spróbujmy podbiec. Tu jest w miarę bezpiecznie, chyba że będzie gruby. Ten pulpet, kurde. Porąbany dom, kurde, wyobraźcie sobie, że wieczorami budzicie się z koszmaru i szukacie, nie wiem, kogokolwiek, żeby mu opowiedzieć o tym koszmarze i musicie przejść taki koszmar. I stajecie się jeszcze gorszymi ludźmi. O, co to? Jakaś muszka mi usiadła. Nie, dobra, weźmy tutaj. O, jaki zlew. Dobra, tu nic nie ma. To tylko zwykły, randomowy pokój z dziwnym zlewem, do którego i tak nie dosięgam. Coś tu skrzypi, słuchajcie. I to chyba nie moje stawy skokowe. Wow. W tej lalce ukryła się... O nie, o nie, o nie, uciekaj! Uciekaj, uciekaj, ta lalka już prawie cię dorwała. Kurde. Tak prawdopodobnie wygląda typowy widz, typowego S-a, który ogląda mojego live'a. Właśnie z taką mimiką ogląda wszystkie moje live'y, a później sobie strzela w głowę. Dobra, pobiegniemy sobie w prawo, słuchajcie. Zobaczmy, co tam nas czeka. Czy tę grę można w ogóle przejść? Dobre pytanie, nie mam pojęcia. O, lalka na wózku. O, czekajcie. No znowu będą te kurde sapacze, ja pierdzielę. Ile można, serio, już to się robi męczące. Za dużo tego napchali, powinni coś nowego dodać. Nowy stwór, nowa strategia, coś jak w Tibi, nie? Oni nie powinni mieć tak kurde wywalone. Dobra, czekajcie. Omijam, omijam, omijam. Co tu się dzieje? O kurde, ty, rozklapciane jakieś te... Tam lalki leżą. Straszliwe. O, są trzy zakończenia, nie wiedziałem, a to ciekawe. Dobra, wchodzimy tu. Pim, 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 pim. Skizowa muzyka. O, chyba tu jeszcze nie byłem, słuchajcie. Chyba nie byłem jeszcze w tym ciemnym pomieszczeniu, w którym prawdopodobnie zginę. Co się stało? Aha, okej. Okay. Ciach. Nie, tu nic nie ma. To tylko zwykły typowy pokój. Lękam, lękam! Lękam się! Boże... Boże, Bożenko, nie róbcie mi tego, proszę. Czemu te lalki... Ojej, ojej, idą dwie! Będzie Triforce. Czy inaczej trójkącik. Czekajcie, muszę podwyższyć krzesło. O, jak się obniżyło, ty! No i teraz to ja mogę grać, kurde. Teraz się czuję jak król na zamku. King in the castle, king in the castle, do this, do that. Dobra ludzie, możecie wykorzystać te takie mniej ciekawe elementy tej gry do zarejestrowania się na przykład w Twierdzę Online, czyli w Stronghold. Polecam wam serdecznie. Uła! Ale miałem siusiaka długiego, widzieliście jak wyciągnęła? Kurde, ciągnęła i ciągnęła, on się jeszcze nie kończył. Ale przynajmniej tutaj był ten. Taki moment fajny. O nie, zostawcie mojego siusiaka. Wiem, że jest strasznie długaśny. Chciał podwyższyć krzesło, zniżył je. Nieprawda, podwyższyłem je. Bad ending, please, zobaczymy jak będzie. O, ale swędzi, ty. Aaaa. I co? Już mnie nie dostaniecie. Stary kurwy, nie chcą zdychać. Okej. Okay. Biegnij, biegnij, biegnij! Biegnij! Kurde, te wszystkie lalki chcą mnie tutaj, kurde, pewnie coś ze mną zrobić. Proszę, proszę, nie róbcie mi tego, wystarczą mi mokre sny, które miewam co noc. Jestem dzieckiem obdarzonym sporą dozą testosteronu. Dobra, tu będę bezpieczny. W kuchni. Będzie na tym live inna gra. Nie, ludzie. Jest na tyle fajna ta gra, że dzisiaj sobie pogramy w TAF, State of Decay możemy pograć na następnym live'ie. A tu już, kurde, byłem miliard razy. I nie wiem, ile mogę jeszcze tutaj błądzić po tym kuźwa świecie. Ostrożnie.
Ostrożnie. Alright. A co powiesz na hasła w piciu? Jeszcze mam piciu. Do not worry. To jest chyba mój checkpoint, słuchajcie. Z tego co widzę. O, dzięki Kornik za zrobienie refa, dzięki. Możecie wziąć z niego przykład, jeśli tylko chcecie. A to są może jakaś mała seria ze Spyro albo Crash następnego. Crash 1 i 2 są dla mnie grami i inne Crashe, albo nieciekawymi, albo po prostu bardzo trudnymi. Dlatego ciężko będzie z Crashem, a Spyro też nie przepadam za innymi częściami niż 1. 2 była fajna, ale ona jest dość skomplikowana, jest tam mnóstwo. Już tutaj byłem do jasnej, kurde, anielki. Zostawcie moje jelita, zostawcie moje nasienie wody. Moje geny się nie mogą zmarnować. Uj, jak tu dużo lalek idzie, o kurde. Aż szósteczka. Ty, dzieciak, co to jest? A, to ten koniusz. Fak, czy to już końcówka? Czy to już końcówka? Czy to zgromadzenie? To moi widzowie? O nie, to dziecko bez twarzy. O nie, no kurde. Zostaw mnie! Damn it, o co chodzi, ty? Esu, będziesz nagrywał The Binding of Isaac. Już, nie, ja nie nagrywałem, ale robiłem live'y z Binding of Isaac dość dawno temu, ale robiłem. A w Rebirth'a nie grałem, nawet nie wiem co to jest, czy to jest DLC, czy to jest druga część, czy coś takiego. Esu, dawaj challenge jakiś, bo nudy na streamie trochę. Jeśli chcecie challenge, bez problemu. Tylko musicie wymyślić jaki. No i musi być też przebitka, słuchajcie. O, czy ta końcówka gry? Czemu on ją pocałował, kurde, w ucho? O, chyba koniec. Pocałował ją po prostu i koniec, nie? O co chodzi? Jakie to jest w ogóle mózgotrzepaństwo? Ja pierdzielę. Nie rozumiem. Esu, ogól suty. No da. Zresztą nie mam maszynki, której nie trzeba byłoby podłączyć. Opłata... lol. Opłata 500 zł. Kuźwa, za 500 zł to bym sobie suty chyba nożem wyciął. Nie, żartuję. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem o co chodziło w tej grze. Nie powiem wam, nie wypowiem się. Zostawiam to dla was. Nie rozumiem zakończenia. Jest to bardzo dziwne zakończenie. Ale w ogóle dziwię się, że aż tyle osób robiło tą grę. Zobaczcie, tu jest kuźwa chyba z 2000 osób, które robiły coś takiego. Jakim łbem trzeba być, żeby tyle osób zatrudnić do zrobienia tak dziwnej gry? Reszta endingów jest trochę porąbana. Musiałeś cofnąć się w czasie, żeby pocałować siostrę. Nic w tym niezrozumiałego. Dawaj inne endingi. Jak to? Skąd mam wiedzieć, ty? Co byś zrobił za 1000 zł? Prawdopodobnie za 1000 zł bym po prostu zainwestował to w lepszy procesor i w kartę, w płytę główną. Po prostu bym sobie troszkę zmienił kompa na lepszego. W tym momencie na przykład mógłbym streamować na ultra właśnie takie gry jak Stalker. Ostatnio nie mogłem tego robić prawdopodobnie przez procesor, więc za 1000 zł po prostu bym to zainwestował w kompa i w jakość streamów. Ale oni pytają, co ty byś zrobił, żeby dostać? A co bym zrobił, żeby dostać? Nie wiem. Wy macie zawsze lepsze pomysły niż ja, więc... Ponieście władzę wyobraźni, czy jak to się mówi. Wodze znaczy, nie władzę. Wysyp kawę na szczoteczku, mój zęby na sucho. Brzmi fajnie w zasadzie, nie robiłem tego, a to mogłoby być fajne doświadczenie. Pewnie bym tyle kofeiny dostał w krwiobieg, żebym nie zasnął. Dobra. Fajnie, cieszę się, że skończyłem na live grę. Lubię takie live'y, kiedy kończę grę na jednym live'ie i nie trzeba tego rozbijać na pozostałe live'y. Nightmare Continues. Co się stało? Czekajcie. Aha, są inne zakończenia, faktycznie są trzy. Tylko coś tutaj jest z tą celą, że ta cela prowadzi gdzieś tam i dopiero z tego zakończenia odchodzą dwa inne. Bo ja poszedłem przez to jakieś... No nie wiem, ty, nie rozumiem. Dobra,
Może dokończysz Vanishing of Ethan Carter. W zasadzie sporo zostało. Wy piszecie 15 minut, ale ja wam nie wierzę, ponieważ ufam tym, którzy mówią, że trzeba te wszystkie zagadki zrobić, też tak uważam, więc zostało całkiem sporo, więc Ethan Carter zostaje na kolejnego live'a, to samo State of Decay. Także moim zdaniem na inne live'y, bo na pewno nie zostało tam 10 minut. Także słuchajcie, zróbmy tak. Ja tego live'a wyłączę. Przez ostatnie dosłownie 10-15 minut mogę z wami pogadać, jeśli chcecie, na przeróżne tematy, mogę podpowiadać na pytania. Nie będę dzwonił na Skype'a, ale pogadanka z widzami zawsze jest na koniec taką miłą opcją, moim zdaniem, dla was. Także kamerka jest, słuchajcie. Włączę jakąś muzykę, żeby się nie przyjebali o prawa autorskie. I jeśli chcecie, zostańcie, jeszcze jedna reklama będzie za jakieś dosłownie 5 minut, dlatego możecie mnie wesprzeć przez reklamę. Zostańcie, możecie zadawać pytania, ja tylko muzykę włączę jakąś fajną. I zrobimy pogadankę. A Ethana zostawimy na kolejnego live'a, bo na pewno nie zostało 10 minut, jestem tego pewien. Ale tabaki ma w klawiaturze, kurde. No dobra. XS Project. O, to będzie zajebiste, słuchajcie. To będzie zajebiste. Dobra, ruskie disco zawsze na propsie. Okej, muzyka leci. No dobra, także Q&A. 6 obcy odpada, ponieważ mówiłem, że będę to robił, ale bardzo, bardzo rzadko, bo Twitch się może przyczepić, że ja wykorzystuję mój kanał i partnerstwo właśnie do takich celów jak 6 obcy i tak dalej. Także 6 obcy mogę robić raz na miesiąc, najczęściej, bo nie chcę po prostu bana od Twitcha. A pogadankę możemy robić w zasadzie w miarę często. Dlatego 6 obcy będzie na jakimś innym live'ie, prawdopodobnie. Nie wiem, może za tydzień. Wiki, piciu? Wody? Do pełna! Jak tam w Tibi? W Tibi całkiem spoko. Leveluje. Ostatnio chyba drapaczkami padł harem. I tak dalej. Ale ogólnie leveluje. Pum, pum. O, no i to jest muzyka, kurde! Dzięki. Esu, zrobisz serię z Kangur Kakao? Nie. Puścisz Sandu Ciorba. Mógłbym, ale się boję cały czas o prawa autorskie, słuchajcie ludzie. Cały czas się boję o prawa autorskie. Esu, puść Meci Poi, no. Oj. Jaka jest twoja ulubiona tabaka? Kurde, już odpowiadałem tysięczny raz w tym roku na to pytanie. Gavit Apricot, taka czarna. Jak ci nie będzie na Japonii w tym roku, będziesz na następnym w 2015. Nie wiem, w tym roku jadę na PGA, jeśli będzie zajebiście na PGA, to w kolejnym roku też pojadę na PGA. Bo ostatnio na Japonii było nie za fajnie. Esu, co wolisz? Kawy czy energetyki? Ile tego pijesz? Energetyków w ogóle prawie nie piję. Piję tylko w zasadzie jak nockę robię, z TB albo nockę live'ową. A kawę lubię, ale też niezbyt mocno. Czasem jak mnie głowa tak ciśnie od ciśnienia niskiego, to wtedy. Grałeś w Stalker Online? Nie, chyba że mówisz o multiplayerze w Stalkera Cień Czarnobyla, to wtedy tak. Pum. Czy nagrasz The Forest? Dopiero jak wyjdą aktualizacje, gra będzie troszkę bardziej lepsza, a mniej zbugowana. Wtedy to spoko. Drognan, jadę na PGA. Fajnie, to się spotkamy, Drognan. Ja już w piątek będę i w sobotę i w niedzielę. Jeszcze raz dzięki za te dotacje na bilet dla Wiki, dla AMF na 2 dni. Tak, to jest w zasadzie już koniec live'a. Krótka, luźna pogadanka z widzami, z tym, kto chce Q&A, taki z czatem. I będziemy kończyć tego live'a. Jeszcze za jakieś dosłownie 2 minuty puszczę reklamę, także zostańcie z wyłączonym odblokiem koniecznie. Esu, co mam zrobić? Masturbuję się w szkole, w domu, przy mamie. Nie wiem, czy to zdrowe i mam stulejkę. Kuźwa mać. Trzep, to może się naprawi. Nagrasz Fallouta 3 New Vegas, też już na to odpowiadałem. To jest za długa gra. To jest za długa gra na to, żeby nagrywać let's playa.
Gdybym miał na tym wyświetlenia rzędu 20 tysięcy, 10 tysięcy, to z chęcią, ale przy moich wyświetleniach to po prostu nie jest zbyt motywujące, żeby nagrać tak długie serie. A jeśli widziałeś miejsce do czarnej mszy na typowym? Widziałem tylko ten ołtarzyk, co koleś snufał kabanosem, o, w ten sposób. Kuźwa, tabanosem, ja pierdolę. Ty bez kitu, dobre. Snufał kabanosem tabakę, to tabanosem snufał. Będzie jeszcze jakaś seria z Gimberem oprócz Don't Starve Together. Na razie nie planujemy nic innego oprócz tego. Wolisz mieć mokre czy suche wargi stromowe? Mokre. Oczywiście. Esu, nagraj Arme 3, nie, please. Mogłem, ale nie mam jeszcze tej gry w zasadzie. Tabados. Kuźwa. Widziałeś, jakie masz wyświetlenie na archi-live'ach z Tibi? Widziałem. I są bardzo duże, są bardzo fajne. Ale dziwię się, czemu na live'y z Tibi tak mało osób przychodzi, skoro są tak zajebiste wyświetlenia na filmach archiwalnych. Bo mam naprawdę fajne wyświetlenia na Tibi, bardzo miłe. A na live'a prawie nikt nie przychodzi. Przychodzi tyle osób co teraz, czyli 400, 500 max. Gdybyś miał się zabić, jakbyś to zrobił? Prawdopodobnie... Nie wiem, może poszedłbym na jakiś dach jakiegoś zajebiście wysokiego bloku. Naćpałbym się tam po uszy i skoczył. Prawdopodobnie byłoby to najprzyjemniejsze i najmniej stresujące. Zagrasz Metina? Raczej nie. Nagrywaj Minecrafta, bo jest beka. No nie wiem, moim zdaniem nagrywanie na Minecrafta single player to jest nudna rzecz, no. W miarę. Czytałeś jakąś mangę? Nie, nie czytałem żadnej mangi, ale anime tylko oglądałem. Pre-sequel chciałem nagrać CTSG, spytam go jak wyjdzie, także spróbujemy nagrać pre-sequel Borderlands. Esu, kiedy Minecraft? Ale śmieszne pytanie. Pozwól, że odpowiem po reklamach. Dobra, reklamy. Także czekam na brodę na czacie. Piszcie broda, ogarniajcie bloki i lecimy z reklamą. A w czasie reklamy możecie zainteresować się grą darmową. Link cały czas jest wrzucony przez AF. Twierdzę online. Jest link tinyurl.com/nepqeu5. Tylko pamiętajcie, żeby potwierdzić maila. To czekam na brodę. O, kokaina leci! XS Project. Na ty, i wszyscy śpiewamy. Pum 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 pum. Ta kokaina priewienna, ach, eta konia chujenny. A teraz wszyscy ręce w górę, kto oglądał cały Saints Row 4, znaczy 3 z Gimperem, kto oglądał, kto jest z tych starych, dobrych czasów, z kokainą. Chcę zobaczyć, ile was jest, kuźwa, tylko nie kłamcie, bo pójdą bany, permy. Zajebiste, kurde, uwielbiam tą piosenkę, naprawdę, uwielbiam ją. No dobra, widzę, że całkiem sporo was oglądało, zajebiście, to były fajne czasy, było kupę śmiechu. Fajnie, fajnie, że oglądaliście. Intro było zajebiste. Stary czas to były live po 20 osób, nie no, nie było aż tak źle. Dobra, fajnie, jeśli mieliście reklamę, to fajnie, jeśli nie mieliście, to trochę mniej fajnie, ale też się tak zdarza. Tak czy inaczej, anyways, ostatnie pytania i kończymy live'a. Sandu Ciorba. Esu, moim zdaniem powinieneś mieć 50 milionów widzów, najlepsze streamy. Dziękuję, dziękuję, takie słowa są zawsze motywujące, dzięki, dzięki ludzie, miło. Kochasz AF, kocham AF.
Moja stara weszła do pokoju, powiedziała: co za debil, he 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 he. Śmieszne, żal. No, tańczący kam rozwintrze. Bez kitu, intro było dobre. No dobra, puszczę wam te sandu ciorba, skoro tak bardzo chcecie na koniec. Docencie łaskę. Proszę bardzo. A bądź ci poj, czym bądź ci poj. Ile kasy trzeba wpłacić, żebyś wylizał stopy AF na streamie? Zrobię to za darmo. Stopy AF są fajne. Zaczyna się. Widzowie, którzy piszą: Siemka, coś mi ominęło? Dopiero wbiłem. Dobra, to leci sobie Sandu Ciorba w tle. Bardzo fajna piosenka. Ostatnie pytania, dosłownie ostatnie minuty. Esu, wyobraź sobie swój nagrobek. Co będzie na nim napisane? Goliu pachy na live, gdzie było 1000 osób. Esu, nagrasz coś z Team Fortress 2? Nie, nagrywać nie, ale TF2 jest zajebistą opcją na drunk playe, na streamy. Uwielbiam, serio, świetna opcja. Boże! Moja mama wchodzi do pokoju i powiedziała: co za idiota oglądasz? Wstałem i wyjebałem, nikt nie będzie obrażać. Ale patola! Wiem, że to nieprawda, ale... Boże, jak może mnie taki humor w ogóle śmieć, to jest straszne. Jezu. Dobra, słuchajcie. Raz na następnym live, wiecie co? Mam rasta, ale nie umiem w to grać. Nie umiem w to grać kompletnie. Nie rozumiem, co się tam robi, dlaczego się chodzi z tym jebanym kamieniem, jak się rozpala ognisko, jak się znajduje innych graczy i tak dalej, i tak dalej. No dobra, słuchajcie. Słuchajcie, kończymy. Dziękuję za live'a, dziękuję za wszystkie dotacje, dziękuję bardzo Rivienowi. Ogromny wkład z twojej strony, Rivien. Jeśli jeszcze mnie słyszysz, jeśli jeszcze tu jesteś, naprawdę dzięki, stary. Mega motywujące dla mnie do kolejnych streamów. Całej reszcie też dziękuję za dotacje, tym, którzy zrobili refa i zainteresowali się grą. Też dziękuję. Ten reflink jeszcze poleci po live'ie dosłownie z jakieś pół godzinki na fanpage'e, jeśli nie chciałem się robić na streamie, to możecie to zrobić w zasadzie w dowolnym momencie, ale to zależy od was. No i fajnie, że dołączył nowy sub, witamy suba w Trójkątach, do zobaczenia myślę jutro na live'ie, chyba że w zasadzie, moi drodzy, jakby się jakoś się plany zmienią, czy ze znajomymi się mam spotkać, to wtedy wam napiszę oczywiście na Facebooku, na dwóch fanpage'ach. Na typowego zapraszam, standardowo, zajebisty fanpage, typowy ESU na Facebooku, macie to w linkach. I tyle, do zobaczenia już jutro, myślę, że tak, jutro na streamie. Także trzymajcie się, na razie. A, jeszcze jedno pytanie. Będziesz grał w opcji izolacja? Na pewno tak. Będę robił z tego stream jak pojebany. No, siemano, trzymajcie się i do zobaczenia już jutro na streamie. Pa, pa, cześć, hej.